Informacja o zabójstwie Tadeusza Stecia błyskawicznie rozeszła się po Jeleniej Górze. Mężczyzna był bardzo znaną i wpływową osobą w mieście. Przyjaźnił się między innymi z byłym premierem Piotrem Jaroszewiczem, który został zamordowany pół roku wcześniej. Tadeusz Steć został zabity w tym domu, w mieszkaniu na pierwszym piętrze. Moja swatowa mieszkała tu na dole, mojego syna teściowa. A babcia mówiła, że całą noc taki był straszny ruch. Pies szczekał, ale się bała wziąć i wyjść. Steć miał takiego chłopaka, studenta, który go wszędzie woził. No i się z nim umówił, że on przyjdzie, bo mieli gdzieś jechać. No i nie ma, stukają, pukają. I dopiero poszli do tej babci, zadzwonili na policję, przyjechała, wywalili drzwi, a Steć był poduszką przykryty i chyba młotkiem zabity czy czymś. Po znalezieniu tych zwłok na miejscu zostały niezwłocznie podjęte czynności przez policję i prokuraturę. Zabezpieczono ciało pokrzywdzonego do sekcji. Jak ustalono, zmarł on na skutek uderzenia zadanego w głowę narzędziem tempokrawędzistym. Przeprowadzono oględziny mieszkania i szeroko zakrojone śledztwo. Natomiast w jego toku rozważano różne hipotezy. Jedną z hipotez był ewentualny motyw rabunkowy. Tadeusz Steć był osobą dosyć zamożną, a przynajmniej uchodzącą za taką w środowisku. W jego mieszkaniu znajdowały się kolekcjonowane przez niego numizmaty, starodruki, również okazy filatelistyczne. Była hipoteza, że być może jego zabójstwo miało związek z motywem właśnie rabunkowym. Natomiast sam pokrzywdzony nie prowadził jakiegoś rejestru spisu swoich przedmiotów cennych, które posiadał w domu. W związku z tym trudno było ustalić, czy coś faktycznie z tego mieszkania i co konkretnie ewentualnie zginęło. Kolejną z hipotez odnośnie przyczyn, dlaczego doszło do tego zabójstwa, było ewentualne nieporozumienie w trakcie spotkania, do którego mogło dojść w tym mieszkaniu. Tadeusz Steć był osobą samotną, mieszkał on sam w mieszkaniu, natomiast z ustaleń, które poczyniono w trakcie śledztwa, wynika, że często odwiedzali go różni mężczyźni, zwłaszcza młodzi. Być może w trakcie takiego spotkania doszło do pewnego nieporozumienia między samym pokrzywdzonym, a ewentualną zaproszoną tam osobą. Dalej przychodzili, no ale ja, oni mi nic nigdy nie dokuczali. Siedzieli tam dwóch, jeden, trzech. Albo wiem, że jeden raz coś tam było, że mu drzwi rozwalili. To pamiętam i te drzwi, co są do tej pory, to on sobie nowe stawia. Ja mówię, a co się stało? A łobuzy, mówi, nie chciałem im otworzyć, to mi drzwi wywalili. Ale nic mi nie zrobili, to wszystko. Wiedząc, że pan Steć był odwiedzany często przez młodych mężczyzn, czy to z pobliskiego technikum, czy znajdującej się w Jeleniej Górze jednostki wojskowej, badano, czy w tych środowiskach krótko po zabójstwie Tadeusza Stecia dochodziło do różnego rodzaju niepokojących, czy jakichkolwiek nietypowych zachowań ze strony tych osób. Między innymi ustalono, że krótko po zabójstwie Tadeusza Stecia doszło do samobójstwa jednego z żołnierzy, który przebywał w jednostce w Jeleniej Górze. Zbadano dokładnie tamtą sprawę, natomiast nie stwierdzono, aby w jakikolwiek sposób mogła się ona łączyć z zabójstwem Tadeusza Stecia. W trakcie czynności podejmowanych już na wstępie tego postępowania przesłuchiwano m.in. wszystkich sąsiadów z budynku, w którym mieszkał Tadeusz Steć. Jedna z kobiet, która w tym budynku przebywała, wskazała, że w nocy mogło dojść do pewnego włamania czy też wyłamania wyjścia poprzez wybicie okna z piwnicy tego budynku. Na podstawie zeznań tej kobiety, a także zeznań innych osób, skazano na dwóch mężczyzn o nieustalonej tożsamości. W sprawie sporządzono również m.in. ich portrety pamięciowe na podstawie relacji świadków. I te osoby były poszukiwane, natomiast nie doprowadziły te czynności do ustalenia ich tożsamości. Od zabójstwa Tadeusza Stecia minęło 27 lat. Sprawa ponownie trafiła do śledczych, którzy ją analizują. Liczymy również na Państwa pomoc.